Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale. E, słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się Mintem, tak, Mintem i do tego Mintem 22, czyli będzie beta w użyciu. E, słuchajcie, znowu kartki, tym razem jeszcze, żeby było pośmieszniej, e, to dwustronnie wszystko tutaj napisane. E, dzisiaj w filmie przedstawię wam 20 powiedzmy takich punktów które, myślę, przydadzą się w ogarnięciu minta i dla osób całkowicie początkujących i dla, dla przepraszam, nie osób, tylko ludzi, tak, na, w końcu się nauczę, dla ludzi, którzy tego minta już używają, ale mogą o pewnych rzeczach nie wiedzieć, że da się zrobić, albo trzeba zrobić, albo w jaki sposób je zrobić. Więc trochę takich tipów, trików, yy, słuchajcie, to, to nie dotyczy tylko minta 22. Dotyczy to także minta, nie wiem, 20, 21, więc starszych wersji także, jak najbardziej. Wersji Cynamon, bo na wersji Cynamon się będę opierał e, Żeby sprzęt, żeby sprzęt Mam nadzieję, że taki filmik się Wam przyda. No i co? Po prostu zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, dodam jeszcze tylko, że pod filmem znajduje się tak zwana czasówka, czyli każdy może sobie przeskoczyć do danego fragmentu e, tych powiedzmy 20 punktów, tak? E, dobra, zaczynamy. Pierwsze kroki, które można sobie tu wykonać i jako nowy user naprawdę polecam to wykonać. Po pierwsze, ogarnąć sobie tak zwane kolory akcentowalne systemu tutaj, tak? Mamy coś takiego na przykład, mamy tutaj wybór stylu, jaki tam chcemy mieć, czy podstawowe, ale to można sobie ogarnąć w inny zupełnie sposób, tak? To, że tutaj się psuje grafika, nie przejmujcie się, sterowniki otwarte, nowO, które też ogarniemy. Może to wyglądać tak, może to wyglądać tak, może być częściowo takie, częściowo takie, może być mieszane, możemy mieć różne kolorki, różnego rodzaju rzeczy. To jest takie pierwsze, pierwsze autentyczne dostosowanie. Z rzeczy najważniejszych, które należy moim zdaniem wykonać na start, to jest uruchomienie Timeshifta, czyli systemu migawek. Co to jest? W wielkim skrócie jest to jeżeli używaliście załóżmy Windowsa, to tam macie tak zwany system migawek, tak? czyli robione, robiono kopię systemu. Gdyby coś się stało, to można do tego wrócić. Tu jest mniej więcej rzecz podobna. Dajmy tak? sobie tutaj dalej, Czekam, on to chwilę nam ogarnie. Ja to przyspieszę. Tutaj wybieramy sobie położenie naszej migawki systemowej. tak. Gdzie jeżeli mamy kilka dysków, wybieramy na przykład inny. Jeżeli mamy ten sam, no to trudno, no to musimy wybrać ewentualnie sobie ten sam. No zrobię tutaj specjalny katalog do tego i tak dalej, i tak dalej. E, teraz zrobimy taką migawkę systemu przed jakimkolwiek grzebaniem. Najlepiej zrobić to przed, przed, e, przed e, na przykład aktualizacją systemową, bo wtedy można wrócić do tego, co było, tak? E, ja robiłem specjalny film na temat time Shift'a już jakiś czas temu. Myślę, że warto go sobie przeglądnąć. Dlatego teraz nie będę tego tutaj omawiał, bo nie ma najmniejszego sensu. Po prostu ogarnijcie sobie migawki systemowe. Jedna bardzo ważna uwaga. To nie jest backup, to nie jest tak zwany backup danych. Również TimeShift nie, nie robi wam kopii z waszego folderu home, czyli folderu domowego. On tego nie rusza. Jeżeli coś zepsujecie w plikach konfiguracyjnych w katalogu home, bo taki katalog tam jest, config ukryty, to on tego nie przywróci. On ogarnia tylko i wyłącznie główną partycję systemową. Proszę o tym pamiętać. Kolejna rzecz, którą tutaj mamy, zróbcie aktualizację. Na razie sterowniki jeszcze nie. Odpalmy sobie tutaj manager aktualizacji. Można go uruchomić tutaj z menu. Jest także tutaj. Możemy kliknąć sobie na tą ikonkę i coś takiego nam się pojawi. Ja tutaj już aktualizację zrobiłem, dlatego teraz tego nie ma już, ale to jest rzecz podstawowa. Najpierw zróbcie aktualizację, potem zaktualizuj sterowniki. On się czasami tutaj może zapytać, czy przełączyć na serwer zwierciadlany. Jak dacie tak, odpali Wam się takie okienko na przykład i teraz sprawa jest taka. To jest główne repozytorium Linuxa Minta, one jest najbardziej aktualne, tak? Jeżeli tutaj wybierzecie sobie serwer lustrzany on znowu automatycznie pomierzy nam tutaj prędkość i tak dalej, i tak dalej. Wybierzcie sobie najszybszy, najbliższy w Polsce i tak dalej, tak dalej. Trzeba sobie zdawać sprawę z bardzo ważnej rzeczy, że te serwery typu Onetowski, czy jakiekolwiek inne się tutaj pojawi, on może być do tyłu, jeżeli chodzi o dane aktualizacje. Może być, nie wiem, parę godzin, albo nawet jeden dzień lecy, więc to trzeba brać też pod uwagę. Jeżeli chodzi wam w miarę dobrze te oryginalne serwery, to je po prostu zostawcie. Jeżeli jest problem z transferem, robi się to wolno, to po prostu wybierzcie sobie i, i tak dalej. Tylko pamiętajcie jedną rzecz, że te serwery, mirory, tak zwane, one mogą być troszeczkę do tyłu, jeżeli chodzi o dane funkcje, tak? To na pewno zostanie w końcu zsynchronizowane z podstawowymi tymi, tymi serwerami, które tutaj są, ale trzeba po prostu sobie zdawać z tego sprawę. Teraz, jeżeli masz nowy sprzęt, to przejdź sobie tutaj na jądro Linuxa, bo Linux posiada tak zwane jądro kernel, które odpowiada za komunikację ze, ze z całym sprzętem. Jeżeli macie nowy sprzęt, nie wiem, 2022, 2000 albo nawet 2020, 2024 coś takiego. To zróbcie sobie aktualizację tutaj do powiedzmy nowszego jądra. Sorry, jeszcze raz, za tutaj te licze graficzne, ale to jest właśnie zasługa. Nuvo. zróbcie sobie aktualizację do nowszego jądra normalnej. min 21.3. Prawdopodobnie ma jądro 5.15. To jest jądro sprzed paru lat. Jeżeli macie nowy sprzęt, on nie będzie w pełni aktualizowany, albo mogą być mega problemy. Dlatego warto zrobić sobie tutaj aktualizację do rzeczy nowszej. Przed zrobieniem tego zróbcie migawkę Timeshifta, bo wtedy możecie wrócić, jeżeli coś będzie ewentualnie nie tak. Kolejna rzecz, to oczywiście chodzi tutaj o sterowniki. Nie chodzi tylko o sterowniki zastrzeżone NVD, ale na przykład o karty Wi-Fi typu Broadcoma, jakieś nie wiem, cokolwiek innego. Jeżeli odpalicie sobie ten menedżer tutaj yy, sterowników, to wam w przypadku NVD, to Wam się coś takiego tutaj pojawi. Sterownik 535, 470 to jest dla starszych kart, ewentualnie NUVO, który no widać, co potrafi zrobić Cudawianki czasami, dlatego warto sobie tutaj ogarnąć 535. Jeżeli, jeżeli ktoś ma nowszą jeszcze kartę do rtx a 4, nie wiem, seria 4 na przykład, tak, coś takiego, albo nawet trójkę, to myślę, że warto zainstalować jeszcze nowszy sterownik. I teraz uwaga, jak widać, nawet po aktualizacji zrobionej tutaj, nie jest widziany nowy sterownik tutaj, który powinien się tutaj znaleźć. O tym mówiłem ostatnio w filmie. Co robimy? No niestety, niestety. No odpalamy konsolę, to nie gryzie. Wydajemy tu taką komendę Apt Search Nvidia Driver po prostu i wtedy dostajemy taką piękną listę, na której nawet 550, czyli jeden z najnowszych sterowników się znajduje. A tego nie ma tutaj w menedżerze sterowników. Dlatego tak jak mówię, że macie jakiegoś RTX-a, na przykład serię 3000, 4000, to no naprawdę lepiej zainstalować ten na przykład 550 albo nowszy, który będzie lepiej z waszą kartą po prostu współpracował. Jeżeli macie Intela, jeżeli macie kartę jakiegoś tam Intela nowego, jeżeli macie kartę Radeon, nie wiem, 6000, 7000, czy jaką tam serię inną, nową, to sterowniki są wbudowane w jądro, w kernel systemu i tego nie trzeba robić. Taka komenda po prostu, to, to jest dosłownie autentycznie wszystko. Pisujemy tutaj hasło, tak dokładnie. Tu nie, nie musicie tego czytać, to Was nie interesuje. Naciskamy tak i czekamy. Możemy poczekać, zależy od sprzętu, możemy poczekać sobie 2-3 minuty, on to musi sobie wszystko ściągnąć tam na własne, z własne rzeczy przerobić, czyli skompilować jak to się po Linuxowemu mówi po prostu. Zostawcie to, w, tu nie powinno być żadnych błędów i po prostu komputer sobie resetujemy, w, włącz, uruchom ponownie i ja za chwilę do Was wracam. Po restarcie zobaczymy sobie taki ekran. Gdyby coś się stało, ja tego nie będę teraz tłumaczył, bo to nie jest film do tego. Eee, słuchajcie, mamy tutaj... Możemy to okno sobie w ogóle wyłączyć, tak? Wyświetlaj przy uruchomieniu, bo ono nam na, na razie nie będzie do niczego potrzebne. Przechodzimy sobie do menu. Przechodzimy sobie tutaj bodajże na administrację i patrzymy czy sterownik jest załadowany. Czyli... Pojawia nam się takie ładne okienko, informacja o karcie, jaką, jaką tutaj mamy. Ewentualnie dwiek pojawi się jeszcze, tak zwany prime tutaj. Ewentualnie w pasku. Ja nie mam laptopa z prime'em. Ale być może pojawi się tutaj jeszcze ikonka do wyboru karty graficznej, czyli wewnętrznej Intela albo NVIDIA, którą macie po prostu w laptopie, jako teoretycznie zewnętrzną, tak? Jeżeli takie informacje tutaj są, to jest panel dużo lepszy niż w Windowsie, bardziej rozbudowany. Moim zdaniem lepiej to wszystko wygląda. Możecie sobie popatrzeć na tą kartę, ogarnąć ogólnie, parę rzeczy tam poustawiać, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I to jest ogarnięta karta NVIDIA, tutaj w mincie. Jeżeli instalowaliście MINTA, to tam w pewnym momencie wybiera się, żeby zainstalować kodeki multimedialne. Jeżeli ktoś wie, to to zainstaluje, jak nie, to, ma, to, jest, to ląduje bez kodeków żadnych. tak? Do odparzenia wideo, do odparzenia MP3, i wielu, wielu innych rzeczy. W takim przypadku, jeżeli tego nie zaznaczycie, to tu dźwięk i obraz. Powinna być opcja jeszcze: instaluj kodeki multimedialne, ewentualnie w welcome, tej pierwszej aplikacji, którą tam ona się pojawiała w tym ekranie powitalnym. Też tutaj powinna być taka opcja: zainstaluj kodeki multimedialne. Ja tego nie mam, ponieważ już to mam zainstalowane i nie ma potrzeby robić tego ponownie. Teraz kolejna rzecz, którą tu mamy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dźwięk to klikamy sobie tutaj lewym ustawienia dźwięku. Ja tutaj mam kilka kart dźwiękowych, dlatego nie przejmujcie, że tego jest dużo. U was będzie tego zdecydowanie, zdecydowanie mniej. Wybieramy sobie wejście, tak zwane, na, znaczy wyjście. Ja mam akurat wybrane przez, tutaj przez HDMI, żebyście mieli dźwięk na innych filmach, tak? Mam to wszystko ładnie tak podłączone. Wy możecie sobie wybrać, jak tam macie podłączony dźwięk tutaj, nie? Wejście, ewentualnie mikrofon, tutaj można sobie ustawić i tak dalej, i tak dalej. Efekty dźwiękowe włączyć, wyłączyć i tak dalej, nie? ustawienia, głośność, wszystko ładnie można sobie tutaj tym ogarnąć. Ale ja polecam zainstalowanie dodatkowego programu, który naprawdę się może bardzo często przydać. Robimy to graficznie. Wchodzimy sobie tutaj w menedżer oprogramowania i wpisujemy paw, po prostu paw control, tak to się nam tutaj nazywa. Daj sobie instaluj, tak dokładnie. Tu się nie przejmujemy tym, wpisujemy hasło, bo to jest ze względów bezpieczeństwa. Po zainstalowaniu możemy go uruchomić albo stąd, albo uruchamiamy go sobie tutaj, w, gdzie to jest dźwięk, obraz, sterowanie głośnością, puls audio. To za chwilę będę wyjaśniał. ALT prawy, powiększamy sobie. I tutaj będziemy mieli pełną konfigurację urządzeń audio, swoich kart muzycznych do konfiguracji, czy chcemy dźwięk 5.1, 7.1, czy przez wyjście optyczne. Nie wiem, no bo to jest, no tak audi się prezentuje. Nawet 7.1 to jest możliwe, tak? Jest wyjście, wyjście stereo, znaczy nie stereo, tylko cyfrowe i tak dalej, i tak dalej. U Was mogą być te ustawienia trochę inne, nie? Ale ogólnie polecam zainstalowanie tego miksera, bo jest to mega Mega po prostu, bym powiedział, potrzebne i się po prostu przydaje, tak, czy do ogarnięcia sobie głośności w różnych rzeczach i tak dalej, i tak dalej. Świetny program, naprawdę warto go mieć, pamiętajcie, sterowanie głośnością Pawu Control. Kolejna rzecz, tutaj dotyczy to raczej tylko i wyłącznie minta 22. W Mint 21.3, jeżeli sami tego nie zainstalujecie, to tego nie będzie. To dotyczy tylko minta 22. Oczywiście innych dystrybucji również. Sprawdzamy sobie czy Pitewire działa, robimy to w ten sposób, pactl info, że taka jest komenda tutaj. Patrzcie sobie, jeżeli mamy coś takiego, nazwa serwera, puls audio, on, Pipewire 0.5 to znaczy, że mamy tutaj nowoczesny serwer dźwięku Pipewire. I on jest, tak jak mówię, w większości nowych dystry linuxowych dostępny. Wszędzie ta komenda Wam to pokaże, jak to się tutaj nam zachowuje. Teraz kolejna rzecz, tutaj dość ważna. Zainstalujmy sobie, jeżeli macie Pipewire, Instalujecie program QPW Graph, tak to się nazywa. To jest zaawansowany program, taki, taka deska do szkicowania albo do podłączania różnych programów do innych programów. Tutaj po prawej stronie, na górze, się powinien gdzieś tutaj pojawić, kurde, ten film, gdzie ogarniałem, pokazywałem, jak to wszystko sobie ładnie ogarnąć. Tak? Jeżeli macie PipeWire, warto się z tym zapoznać, bo to jest mega użyteczne narzędzie. Umożliwi Wam podłączanie różnych programów do innych programów żeby fajnie dźwięk przekazywać. To jest zaawansowana bajka, ale naprawdę jak to wyjaśniałem prosto w filmie i tak dalej, ale mimo wszystko warto kupę grafa zainstalować, jeżeli macie serwer Pipewire. Kolejna rzecz backup. Tak zwany, nie chodzi o timeshift, o już mówiłem, tylko chodzi o backup. Pisujemy sobie backup narzędzie do tworzenia kopii zapasowych. Mint takie coś ma standardowo zrobione. Jeżeli macie inny dysk, najlepiej to na inny dysk albo na USB dysk albo w ogóle wbudowany dysk, jeżeli macie, to coś takiego sobie po prostu zróbcie, utwórz kopię teraz. Wybieracie sobie, gdzie ma to być ewentualnie zapisane, na jakim dysku itd., itd. Dajmy sobie, nie wiem, ja dam na przykład tutaj, daj dalej. Wybieramy sobie, gdzie to ma wszystko iść, tak? No i robimy kopię zapasową, ale kopię zapasową ze swoich plików z tak zwanego katalogu HOME. To jest, to jest ważna rzecz, bo tak jak powiedziałem, Timeshift tego nie robi. Timeshift ogarnia tylko główny system plików, jak to się mówi, tak? Dlatego warto dodatkowo zabezpieczać swoje dane. Tym programem. Obsługa tego nie jest skomplikowana, to jest wszystko po polsku. Ja tego teraz tłumaczyć nie będę, ale myślę, że każdy może się z tym sam zapoznać i ewentualnie po prostu sobie użyć, bo warto mieć po prostu kopię zapasową danych zrobioną. W mincie ogólnie w Linuxie mamy tak tzw. autostartujące e, programy, tak? czyli programy, które się same uruchamiają na starcie. Mamy całą taką listę. Która nam się tutaj ogarnia. Teraz podstawowa rzecz. Jeżeli nie masz pojęcia, co jest, co, to nie wyłączaj wszystkiego, bo zepsujesz system. Po prostu część rzeczy ci przestanie działać. E, możesz sobie szukać w Google, na przykład, co to jest Applet Blueman i do czego to służy. Ja Ci powiem, że to służy do obsługi Bluetooth. Nie potrzebuję. Wyłączam. Nie mam drukarki, wyłącz, bo nie potrzebuję drukarki. Nie potrzebuję aktualizacji, na przykład będę je robił sobie samemu. Wyłącz to. Nie potrzebujesz tego okienka, mint, które się ciągle odpala na starcie. Wyłącz to w ten sposób. NVIDIA zostaw, niech to się ładuje. Super, właśnie tak jak powiedziałem, Mint ma tutaj wbudowaną obsługę laptopów grafik hybrydowych. Jeżeli nie masz laptopa hybrydowego, wyłącz to, bo jest to do niczego niepotrzebne. Tak samo tutaj, można sobie dodawać własne programy, które chcesz, żeby wystartowały razem z systemem. Też nie będę tego tutaj ogarniał, będzie prawdopodobnie inny film na temat tego. Teraz, jeżeli masz minta na jakimś trochę słabszym sprzęcie z tym cynamonem, bo Cynamon jednak jest trochę ciężkim systemem graficznym, chodzi o pulpit, sprawdź sobie tutaj preferencje i efekty. Jest tutaj takie menu, proszę bardzo. Jeżeli to ci laguje trochę, znaczy tak, jeżeli masz zainstalowane dobre sterowniki od Nvidia, to powinno chodzić tak jak tutaj, czyli perfekcyjne, tak? Jeżeli masz starszy sprzęt, nie wiem, dwurdzeniowe, cokolwiek innego ze słabą kartą grafiki, weź to po prostu, wyłącz całe te wszystkie anima anima animacje, cienie, nie wiadomo co jeszcze. Będzie to chodzić dużo, dużo szybciej. Tutaj można sobie dostosować, co chcemy mieć włączane, w jaki sposób się okienka mogą pojawiać. Kolejna rzecz, tak zwane kafelkowanie. O co tutaj chodzi? Mianowicie tutaj mamy preferencje i przejdźmy sobie do kafelkowania. Kafelkowania, ułożenie okien. O co tutaj chodzi? A to chodzi o to, że jak mamy tutaj okienko, to możemy sobie dać ten sposób, dać ten sposób, dać tak, dać tak, dać tak. Takie kafelkowanie tutaj tego wszystkiego, tak? Niektórzy nie chcą czegoś takiego mieć na przykład. Wyłączasz i wtedy system nie będzie nam tutaj nic takiego robił. Za chwileczkę dopowiem jeszcze o jednym programie, bardzo fajnym programiku, który może nam to dużo, dużo ułatwić, ale to za chwilę. Kolejny taki tip malutki, jeżeli jak jesteśmy już przy menedżerze plików, to czasami masz różne katalogi, gdzie masz dziesiątki tysięcy obrazków i robią ci się, znaczy te katalogi się bardzo długo wczytują. To cię denerwuje, ewentualnie nie wiem, po sieci się różne dziwne rzeczy dzieją, jak wchodzisz i tak dalej, nie? Możemy wyłączyć tworzenie miniaturek, albo całkowicie, robisz to dokładnie tutaj, tak jak pokazywałem, edycja, preferencje, podgląd, i tutaj sobie ewentualnie ustawiasz, chyba że chcesz, żeby na przykład, jeżeli masz zdalny serwer nas, żeby tam się też miniaturki pokazywały, to można sobie to tutaj zmieniać. Jeżeli chcesz, żeby tych miniaturek było jak najmniej, to ustaw sobie powiedzmy tutaj 5 MB, tak? że rob miniaturki tylko dla plików nie większych niż 5 MB, czyli dla ikonek na przykład zwykłych ikonek programów. To można sobie łatwo temat ogarnąć. Ustawień Nemo jest dużo więcej. Siądź, czytaj sobie, to wszystko jest po polsku i naprawdę można bardzo fajnie sobie tutaj różne rzeczy dostosować, czy za pomocą wtyczek, czy zupełnie innych rzeczy. To polecam sobie ewentualnie zrobić. Kolejna rzecz, którą warto sobie ogarnąć, jeżeli na przykład często korzystacie albo dostajecie dokumenty w formacie Worda albo różne rzeczy z Windowsa do jakieś dokiksy, takie rzeczy, doinstalujcie sobie tak zwane fonty MS Core, MS Core, MS Core Fonts. Dokładnie taki instalator tutaj jest, a nawet nie ma, bo to jest czysty system. Po prostu instalujecie sobie takie czcionki tutaj, to jest jedna z wielu rzeczy do zrobienia, żeby łatwiej było po prostu edytować albo w ogóle, żeby pliki załóżmy, tak, ja je tutaj zainstaluję jeszcze, żeby pliki, które otrzymujecie przykład, albo macie w Windowsie, w formacie Windowsowym albo z Office'a ogólnie, tak, żeby się lepiej wyświetlały, ładniej po prostu. Tak, dokładnie, tu się nic nie wyświetla, dajemy next, jest ok, wszystko. Czekamy, on sobie tutaj te wszystkie książki zainstaluje dodatkowo można zainstalować sobie jeszcze inne czcionki. Chodzi tutaj o dwa dodatkowe fonty. Chodzi o fonty od Google'a, czyli Carlito i Caladea, bodajże tak to się nazywa. One zastępują czcionki zastrzeżone bodajże Calibri i Cambria, które są tam niekiedy w Microsoftie, znaczy w dokumentach Microsoft'a używane. Dlatego dodatkowo warto sobie te dwie czcionki tutaj doinstalować. Teraz wam pokażę, teraz pokażę w jaki sposób zmienić to w Wordzie, żeby nie było ewentualnych błędów, tak, a propos tych Carlito i tak dalej, i tak dalej. Odpalamy sobie tutaj naszego pięknego Writer'a, LibreOffice Writer. Przechodzimy tutaj do bodajże narzędzia, opcje, do czcionki, gdzie tu są czcionki, OK, i teraz mamy coś takiego tutaj. Tutaj dajemy sobie, zastosuj tabelę zmian. I tu wpisujemy sobie, i tutaj wpisujemy sobie, bo tak jak mówię, to czasami jest w dokumentach Google stosowane. Dajemy sobie kalibry i zamieniamy kalibry na carlito. Tu możemy sobie wybrać carlito jak najbardziej jest. To jest ok, to jest ok, to jest pierwsza rzecz, którą robimy. Zaznaczamy zawsze i zaznaczamy tą funkcję też. Kolejne cciągi, które trzeba tutaj zmienić, to jest cambria i Cambria zmieniamy na KaladEa, tak dokładnie tak robimy to w ten sposób, tak samo to tutaj zaznaczamy. Tutaj nie mo, tu, tu nie wyszukacie tych czcionek, bo ich po prostu nie ma. One będą dopiero zmieniane w kiedy dany dokument od, z Wordowski tak Będzie je zawierał. Wtedy automatycznie zmienią się na, na TKLadea. Wiadomo, że to można zastosować do każdego jednego, każdej jednej czcionki, którą tutaj mamy. Możecie zmienić sobie ją na jakąkolwiek inną. Bardzo fajna funkcja tutaj jest. Dajemy zastosuj, dajemy OK i tam to po prostu już będzie działać automatycznie. Ja nie mam tutaj przykładów takich, ale to po prostu działa. Teraz jeżeli mamy na przykład wyświetlacz o monitor, mamy tak o dużej, dużej rodziczości, to te czcionki są malutkie, albo są beznadziejne, albo są cokolwiek innego. Trzeba sobie z tym temat po prostu tutaj ogarnąć. Odpalamy sobie tutaj oczywiście preferencje, tak? Gdzie to tutaj jest? Tu jest. Klikamy sobie tutaj. Wybór czcionki i teraz odpowiednio ustawiamy to, co chcemy. Możemy sobie tutaj ustawić te Carlito czy jak one się tam nazywają, bo je mamy. Carlito i Talik na przykład to są takie, powiększyć sobie ich rozmiar i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo. Możemy je sobie tutaj zeskalować, na ile tam ewentualnie chcemy, w jaki tam sposób będzie nam to odpowiadało. Po prostu czy ewentualnie zmniejszyć, jeżeli mamy Full HD albo matrycę, nie wiem, Full HD w laptopie małą i te czcionki są za duże. Możemy to sobie ładnie tutaj dostosować. To samo jakość tych czcionek, tak? czy wygładzanie i tak dalej, i tak dalej. Każdy może sam to sobie już tutaj dostosować. W każdym razie w ustawieniach systemowych był czcionek. Taką funkcję tutaj po prostu mamy. Kolejna rzecz to jest ustawienie wielkości, jeżeli chodzi o rzeczy powiedzmy tutaj pulpitowe. Czyli dajemy sobie tutaj w dostosuj i tu w dostosuj możemy ustawić sobie ikonki, które tam załóżmy będziemy mieli, tak? Ale my sobie dostosuj, a potem mamy tutaj ustawienia pulpitu. Tu możemy włączyć sobie ikony na pulpicie, tak abyśmy to chcieli mieć, na przykład mieliśmy, załóżmy, w Windowsie, nie? No i oczywiście ustawienia też są tutaj odpowiednie do ikonek i tak dalej, i tak dalej. To sobie można zrobić. Oczywiście tutaj ustawiamy wielkość, ewentualnie przekier przekierowywanie, czy automatyczne mm, dopisywanie, nie wiem czego tam jeszcze. W ten sposób można sobie tutaj temat ogarnąć. jeżeli chodzi o kursor, bo kursor może być malutki, albo może być wielki. Klikamy sobie tutaj, gdzie pokazywałem mężczyznę i touchpad, i dostosowujemy tak jak chcemy. Czy rozmiar wskaźnika on ma być wielki, czy ma być malutki, czy, czy jaki tam nam będzie ewentualnie pasował? Tak? Jego prędkość, kliknięcie i całą resztę można dostosować. To samo, ewentualnie, panel dotykowy, czy ten touchpad, gładzik, jak się tam nazywa. Także możemy sobie tutaj elegancko skonfigurować. Mamy ekran dotykowy, także możemy sobie tutaj to ładnie wszystko poustawiać, tak jak będziemy to chcieli zrobić. Mit ma świetnie ogarnięte tutaj panel dotykowy wszelkiego rodzaju. Ja to już nieraz pokazywałem na ekranie dotykowym, bo taki posiadam. E, więc naprawdę wiecie, jak to można ładnie tutaj nam poustawiać. Jednocześnie w rozmiarach całej reszty to oczywiście panel dotykowy też możemy sobie tutaj ustawić. Dajmy sobie ustawienia tutaj w panelu, proszę bardzo, i możemy sobie z nim zrobić, co chcemy, czy żeby się automatycznie ukrywał, czy jakoś inteligentnie, czy on ma być malutki, czy ma być duży, czy ma być jaki tam będziemy chcieli ewentualnie. To samo dotyczące jego, on jest podzielony na trzy części, tak, I lewa, środek i prawa. Możemy je sobie odpowiednio tutaj nam dostosować, czy ścianki, czy wygląd, czy rozmiar ikonek, jakie tam chcemy, czy chcemy mniejsze, czy większe. To wszystko jest tutaj do zrobienia. Może włączyć sobie tryb edycji panelu, edytować to ręcznie, jak ktoś ma taką ochotę, ewentualnie dodawać Ustawał nowe że rzecz, którą się powinno de facto, o się powinno trochę zacząć, powiem to w ten sposób, to jest ustawienie rozdzielczości, ewentualnie ekranu naszego całego systemu. Odpalamy tu coś takiego, tak. Mamy tu jakiś monitor, bla bla bla, nasz piękny monitor. Ustawiamy mu daną rozdzielczość, taką jaką tam chcemy. Na przykład, odświeżanie, oczywiście, i możemy tu sobie włączyć skalowanie ułamkowe. Jest taka opcja ustawienia. Co prawda jest to eksperymentalne, ale powinno nam to działać. Czyli już nie mamy 100% 200, tylko 125, 150, 170 i 200. W ten sposób możemy próbować sobie ten temat ogarniać. To jest funkcja eksperymentalna, ona może nie do końca działać poprawnie. Szczególnie, że teraz tutaj to mam minta beta, to jest mint beta 22, ale jak widać to nam pracuje w tej chwili, tak? Więc jeżeli macie jakiś tam monitor o danej rodziczości, to sobie możecie ładnie dostosować wszystko jak chcecie. Kolejna rzecz, niektórzy narzekają, jakie to szare, burę i beznadziejne. Prawy, Zmień tło pulpitu i albo chcesz sobie dodać ze, swojej, ze swoich, powiedzmy, to znaczy swoich rzeczy, które no, tutaj deweloperzy dają. Niektóre tapetki są naprawdę bardzo, bardzo ładne. Całkiem fajnie ten temat wygląda. Można dodać swoje oczywiście ze swojego katalogu. Można to bez problemu tutaj ładnie ogarnąć. Są również dodatkowe ustawienia, czy ma być pokaz slajdów, czy jakiś czas ma to być zmieniane, czy jakieś gradienty i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o konfigurację tutaj tapetek, Skąd to sobie dodajemy, katalogi i tak dalej. To jest tego naprawdę sporo, żeby dostosować do siebie. Tutaj mamy menu, menu kolor, odpalamy menu. To jest akurat menu, nie, to nie ten, nie ten kolor. To jest ustawianie profili. Możemy sobie profile ustawić jeszcze dodatkowo, jeżeli mamy nam dostarcza na przykład producent, nie wiem, monitora albo czegokolwiek innego, to możemy profile sobie tutaj wgrać do tego systemu, żeby idealnie zgrać monitor z czymś tam. Natomiast tutaj w menu powitalnym, jak pokazywałem na początku, kolory pulpitu, to o motywy się to nazywa, nie? To możemy sobie ładnie tutaj temat, kolory ogarnąć, jeżeli ktoś ma taką ochotę. Ustawienia dodatkowe możemy to zmienić na naprawdę taki, jak nam się praktycznie będzie to podobało. Czyli kąki, kolorki i tak dalej. Każdy ten może inaczej nam to wyglądać. Możemy dodać sobie inne kursory. Możemy sobie wgrać dodatkowe motywy, bo tego jest naprawdę tysiące, autentycznie tysiące rzeczy. Teraz, żeby jeszcze bardziej pogrzebać, to możemy dodać sobie tutaj Możemy dodać sobie tzw. widgety. Gdzie to jest? widget? Podpaliłem dla Was tutaj trzy rzeczy wiem, trochę tło jest porąbane, no ale to już mam nadzieję przeżyjemy. Wszystko jest dostępne w menu w preferencjach tutaj, tak? Czyli rozszerzenia, różnego rodzaju dodatki, które możemy dodawać sobie na przykład tutaj na ten panelik, jeżeli chcemy. To akurat o, właśnie mówić o tej dodatkowej funkcji, ale to za chwileczkę ją sobie tutaj dodam, bo to nam będzie potrzebne. Możemy dodawać sobie tutaj różne rodzaje ustawień, wstrzymań i tak dalej, i tak dalej. Aplety dotyczy nam tego paska, tak. Desgrzety dotyczy nam na pulpitu, czyli na pulpit możemy sobie dodać nie wiem, jakieś y, pogodowe rzeczy, albo cokolwiek innego, albo, albo no co, co zechcemy, bo tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dodajemy sobie to, dodajemy sobie tak i teraz to po prostu włączamy, no i nam się już pojawiła jedna rzecz. Okej, okay, no i proszę bardzo, widget pogodowy, możemy go ładnie sobie tutaj ustawić, zrobić co z nim, co tam, co tam jeszcze chcemy i tak dalej, i tak dalej, nie? Mamy także rozszerzenia. Rozszerzenia, o którym chciałem powiedzieć, to jest przede wszystkim g -tile. Jest tego dużo więcej. Jest tutaj kręcąca się kostka, czyli pulpit się zmienia jak kostka, tak? Kręcąca się albo jakikolwiek inny sposób. Tak jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zabawy macie tutaj na ładnych parę naście godzin albo dni, ewentualnie. To mamy coś takiego. Klikamy sobie na niego tutaj. I tu go możemy ładnie poustawiać. Teoretycznie go włączymy najpierw. Teraz włączamy, odpalamy sobie tutaj i Detail umożliwia nam, że za pomocą na przykład tlawiszy skrótowych, klawiszy tutaj, tak? Co tutaj mamy lewo, prawo, bla bla bla. Czyli naciskamy sobie klawisz Command, tak, Windows Command i możemy sobie Windows Command Lewo, Windows Command Góra, w ten sposób to wszystko ładnie tutaj pokonfigurować. Jak ktoś lubi taką pracę, albo chce sobie próbować takiej pracy bardziej klawisz, klawiszowej, ale Tiling Manager coś takiego, to jak najbardziej to rozszerzenie jest mu myślę, że bardzo się przyda. G-Tile, ono ma i również inne możliwości, można je nieźle pokonfigurować. Teraz odpaliłem konsolę, bo będzie jedna dość ważna rzecz. Jeżeli się bawicie tym pingwinem, to może się zdarzyć, że na przykład nie będziecie mieli dostępu do któregoś katalogu, bo mu zmieniliście prawa dostępu i nie wiadomo jak to teraz odwrócić, bo ja nie wiem, bo ja się nie znam. Albo nie wiem wasz młodszy brat, siostra, ktokolwiek dorwał się do, do kompa i narobił wam bałaganu. Wydajemy jedną komendę sudo chown, dokładnie taką jaką jest tutaj na, tutaj na ekranie. I słuchajcie, komenda ta powoduje, że wszystkie uprawnienia w katalogu HOME wracają do Was tak, jak być powinny kiedyś tam po prostu. Myślę, że ta komenda może się czasami niektórym przydać. Kolejna rzecz dla posiadaczy laptopów. Ja akurat tutaj laptopa nie posiadam, ale gdzie tu mamy zarządzanie energią? Tu na pasku pojawia się taka ikonka z czymś tam, tak? Ikonka pokazująca stan baterii w procentach. Można to sobie zmienić albo tutaj przez zarządzanie energią, albo klikając na jej i na, na tą ikonkę. To nie jest laptop, dlatego ja nie mogę teraz zrobić tego i zmienić tam z procentów na czas, powiedzmy który został nam do, do zużycia baterii, ewentualnie poustawia sobie jakieś rzeczy związane z wyłączaniem, z osypianiem i tak dalej tak dalej. Polecam się z tym zapoznać, zobaczyć sobie na te rzeczy, poustawiać odpowiednio dla siebie. Na przykład to, żeby jak zamykacie pokrywę laptopa, żeby komputer się uśpił, tak, albo zahibernował, a nie na przykład całkiem Kolejna rzecz, którą bardzo polecam posiadaczom laptopów, to jest program o nazwie TLP. TLP możemy zainstalować sobie albo tutaj normalnie ze sklepu, albo z konsoli. To jest identyczna rzecz do zrobienia. Program jest identyczny, ale jest bardzo ważna jedna rzecz. Ten program jest konsolowy tylko i wyłącznie, ale wystarczy sobie teraz zrobić coś takiego, iż to zostawiamy, nie odpalamy tego, bo, bo się po prostu potniecie. Powiem Przechodzimy to tak. na stronę internetową flatcap.org i program nazywa się TLP UI. Instalujemy go bo To nam bardzo ładnie chodzi, tutaj, w Mincie, jeżeli chodzi o Flatpaki. Robimy to tak. Klikamy sobie tutaj i manager oprogramowania pozwoli nam to zainstalować. Cześću, przyszedł. Dzień dobry. Mi kota, kota przyszło, no ale ok. Jeszcze raz, instaluj. Tak, z Flatpaka to instalujemy jak najbardziej. Tak jak mówię, w Mincie, flat, nie mówimy jeszcze. Flatpaki są bardzo fajnie ogarnięte. W Mincie warto z tych programów korzystać, bo są proste, bezpieczne. Jeżeli chodzi o oprogramowanie. Program się zainstalował, to może trochę potrwać na początku, bo Flatpaki są, mają duży rozmiar, ale im więcej tych Flatpaków używacie, ten, ten, ten rozmiar jest po prostu mniejszy. Odpalamy ten programik. I teraz bardzo ważna rzecz, która tutaj jest. Zmianą jakiejkolwiek funkcji tutaj, zróbcie migawkę Timeshifta, to jest raz. Dwa, nie, włącza, nie wyłączajcie, nie włączajcie wszystkiego na pałę, bo możecie uszkodzić system, znaczy system, w sensie. Linux będzie wam bardzo kiepsko chodził, w ogóle się nie ruchomi, albo będziecie mieli tak za kąpa, że głowa mała. Jeżeli chcecie tutaj grzebać w ustawieniach i tak dalej, świetna dokumentacja do tego jest. Polecam, żeby to się zapoznać i poczytać. Nie róbcie nic na pałę, bo po prostu to się bardzo, bardzo źle skończy. Program umożliwia też robienie tutaj statystyk, więc naprawdę warto się zapoznać. Nie ma wersji polskiej, no dlatego angielski będzie tutaj wymagany. Ewentualnie tutoriale na internecie, które Wam z tym po prostu pomogą, co włączyć, jak włączyć. Ewentualnie sama instalacja TLP bez konfiguracji tego też powinna mocno tutaj pomóc. Kolejna rzecz, czasami jak odpalacie sobie laptopa, albo nie wiem, normalnego pc z normalną klawiaturą, setką tak zwaną 100% i macie blok numeryczny, to tam jest tak zwany numlock. Ten numlock nie zawsze działa. Wy go włączycie, a po restarcie minta, czy innego systemu Linux, to po prostu się z protem wyłącza. Co robimy? Instalujemy taki programik, po prostu numlock x, kasło do kompletu, bla bla bla, tak, instalujemy to elegancko. I teraz, jak ten program nam się uruchomimy go sobie raz, to on już powinien automatycznie nam tutaj tego Caps Locka włączać. Jeżeli tak się nie dzieje, to jedziemy do tego, co mówiłem na, na początku. Programy startowe, i tutaj dodajemy sobie ten program jako namlog X, żeby nam się zawsze uruchamiał. Po prostu nazwa, nie wiem, namlog bla bla bla, polecenie numlock x, po prostu numlock x, powinno to działać, komentarz nie trzeba, opóźnienie startu, dajcie tutaj z 15 sekund, dlatego że czasami mint, mint albo inne dystrybucje Linuxa mają tutaj problem i jeżeli on się odpali od razu, to mint czy inne po prostu go wyłączą za chwilę z automatu, bo po prostu jakiś błąd może wyskoczyć, dajcie mu powiedzmy, żeby on się uruchamiał po 10-15 sekundach, po zalogowaniu do systemu, tak. Czasami, ale to naprawdę czasami, jeżeli macie laptopa z małą matrycą, to tutaj pojawiają się, wiadomo, jak sobie najeździmy na tą ikonkę, pojawiają się tutaj te obrazki takie, to, to może niektórych denerwować. Robimy to tutaj, czyli menu, preferencje, ap preferencje aplety. Aplety, odpalamy sobie to tutaj i przechodzimy sobie do lista okien pogrupowanych. Dajemy ustawienia i tu możemy sobie to menu tutaj ładnie poustawiać tak jak chcemy, nie? Czyli załóżmy albo grupy i okna aplikacji, możemy to wyłączyć, żeby nie było czegoś tam, ewentualnie gdzie to tutaj jest, miniatury, po prostu miniatury, weźcie to, po prostu wyłączcie, tak? I wtedy problem nam de facto znika. Dwa ostatnie punkty. Pierwsze to jest Web App, Web Apps. Aplikacje internetowe to jest dokładnie to. Załóżmy tak, że chcemy sobie zrobić, nie wiem, żeby jeżeli odpalamy YouTube, a, żeby nie oglądać tego w całej naszej pięknej przeglądarce, bo nas to wkurza, albo za dużo pamięci zabiera, albo czegokolwiek innego, zróbmy sobie tak zwanego na szybko tutaj web appa. Czyli robimy w ten sposób, dajemy dodaj, nazwa, YouTube po prostu adres Dowolna strona internetowa przyklejamy ikonę z automatycznie. Chcemy mieć to w internecie? Tak, przeglądarka Firefox, tak, możemy wybrać inną. Pasek nawigacji nie, nie dziękuję. OK, dobra, jest. Teoretycznie jest. Tak, praktycznie każdą stronę możemy sobie tak ogarnąć. Proste i naprawdę fajnie. Klikamy Boch. I odpalamy się wtedy w takim okieneczku pięknym. Niecała przeglądarka ze wszystkimi tonami pasek, tylko w czymś takim. Po prostu prawie jak aplikacja e, Linuxowa albo dowolna jak jakakolwiek jak inna. Świetna sprawa, do wielu rzeczy może się nam przydać. Ostatnia rzecz na dziś, na teraz, w tym filmie przynajmniej, Ta zwane flatpaki. O flatpakach kiedyś zrobiłem już film, będzie jeszcze jeden film o tym, ale to spokojnie. E, to jest fajny taki, taki format. Pozyskiwania programu, powiem to w wielkim skrócie, takie repozytorium. Jeżeli czegoś załóżmy nie ma w naszej dystrybucji mintowej albo jest w starej wersji, to uży, możemy użyć sobie z flatpaka. Tutaj w mincie jest to wszystko zintegrowane elegancko. E, czyli co, chcemy sobie zainstalować, nie wiem, kurde, Vivaldi'ego, tak? Dajemy install, proszę bardzo. Tu nam się to pobiera, klikamy sobie w ten sposób. No i program instalacyjny menedżer oprogramowania instaluje nam to automatycznie. W wielu dystrybucjach trzeba te flatpaky zainstalować samemu, czasami trzeba ogarnąć przez konsolę ale ogólnie w mincie tutaj i 21x, tak, czyli 2112, 2, czy nawet wcześniejsze w 20 i w 22 działa to bez najmniejszego problemu. Jest to bardzo fajny, szybki format oprogramowania. Co prawda trochę dużo miejsca nam to zajmuje, ale przy tych dyskach co mamy teraz, to naprawdę się nie ma czym przejmować, po prostu nie ma. Jest to bezpieczne, jest to, um, można sobie to aktualizować samemu zresztą i aktualizacje pojawią się w sklepie. Być może nawet tutaj jakieś aktualizacje już mam. Jeżeli kiedyś wam się pojawi, proszę wprowadzić hasło dla nowej bazy danych. Kontynuuj, kontynuuj, oleć zapomnieć. To jest w ogóle jakiś koszmar niepotrzebny nikomu. E, powiem to tak w wielkim skrócie, tak? E, tak, dokładnie tak. Ja chcę przejść sobie tutaj do, e, do tego, i tu czasami Wam się pojawi po prostu aktualizacja Flatpaka do zrobienia. Nie trzeba używać konsoli do tego, praktycznie w ogóle, przynajmniej w MINCIE. Aktualizacje Wam się tutaj pojawią, dajemy sobie zainstalować aktualizację i tak dalej, i tak dalej. No, no i tak mniej więcej wygląda te, nie wiem, chyba około 20 punktów, nie wiem ile tych wszystkich punktów wyszło. Mam nadzieję, że taki filmik się komuś tam przyda, pewnie szczególnie nowym osobom, które na za bardzo nie mają pojęcia o pingwinie. Jak to sobie z tym radzić. Jak widzicie, większość rzeczy robimy za pomocą myszki. To wszystko działa naprawdę bardzo poprawnie, szybko, fajnie i przyjemnie po prostu. Tylko pamiętajcie, żeby robić, tak jak mówię, te punkty od początku. Bo inaczej i ten, jeżeli cokolwiek chcecie grzebać w systemie, migawka timeshifta i dopiero grzebcie, żeby jakoś to ewentualnie potem odratować te besze zmiany. Nie? Słuchajcie, kończymy. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się po prostu przyda. I tyle. No. Zobaczymy się w następnym filmie. Wielkie dzięki za każde wsparcie, łapkowanie, oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli komuś się to podoba i chce tego podobne materiały Linuxowe sobie oglądać. Zapraszam, to wszystko. Gorąco pozdrawiam Bartek z kanału Świat Linuxa. Cześć!